Dzień dobry Państwu. Mam zaszczyt powitać Państwa w imieniu Ruchu Kontroli Wyborów, a dzisiaj konkretnie w imieniu sygnatariuszy listu do Pana Prezydenta Andrzeja Dudy oraz do najwyższych władz państwa. W związku z koncepcją zmian systemu wyborczego w Polsce Ruchu Kontroli Wyborów, która została złożona do Pana Prezydenta i Pani Premier, Marszałków Sejmu i Senatu, jak również do Klubu Parlamentarnego PiS i do Pana Prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Chciałabym powitać tych, którzy ten list podpisali i przedstawić Państwu. Najważniejszą tutaj osobą jest głos opinii publicznej w postaci Pana Pawła Zduna, jest przewodniczącym Krajowej Rady Koordynatorów Ruchu Kontroli Wyborów. Natomiast w centralne miejsce przy stole zajmują twórcy koncepcji zmian zgłoszonej przez Ruch Kontroli Wyborów dotyczącej prawa wyborczego i częściowo ordynacji wyborczej, przede wszystkim organizacji samych wyborów, panowie pan Tomasz Hubert Cioska i pan Piotr Wolter. Chciałabym przywitać wszystkie media, które zainteresowały się dzisiejszą konferencją, jak również tych z Państwa, którzy już kilka tygodni temu, kiedy ten list został upubliczniony 22 grudnia, opublikowaliście komentarze, odezwaliście się do opinii publicznej, informując o tym, że taka inicjatywa miała miejsce i opatrzyliście to tak dużą ilością swoich uwag medialnych, które sprowokowały w jakimś sensie dzisiejszą konferencję, bowiem doszliśmy do wniosku, że sama koncepcja wymaga bardziej szczegółowego być może omówienia, przybliżenia niektórych kwestii, wyjaśnienia nieścisłości i sprostowania manipulacji. Zanim oddam głos referentom podczas dzisiejszej konferencji, zapoznamy się ze szczegółami tej koncepcji, która została przedstawiona. Chciałabym kilka słów powiedzieć na temat genezy powstania Ruchu Kontroli Wyborów. Pozwolicie Państwo, że w tym momencie siądę. Powszechnie wiadomo, że powstanie ruchu miało swoje bezpośrednie przyczyny w skandalu wyborczym podczas wyborów samorządowych w roku 2014, kiedy to mieliśmy do czynienia z daleko idącymi nieprawidłowościami, delikatnie rzecz nazywając. Mogę powiedzieć, nie posługując się eufemizmami, że było to klasyczne fałszerstwo wyborcze. 50% głosów nieważnych w niektórych komisjach wyborczych w Polsce, niemal 20% przeciętna głosów tak zwanych nieważnych na terenie całej Polski. To absolutne przekroczenie wszelkich norm funkcjonujących w normalnych państwach demokratycznych, gdzie jak wiemy powyżej 5% głosów rzutuje na powtórzenie nieważnych głosów, oddanych rzutuje na powtórzenie wyborów, a standardowo 2,5% jest to taka liczba, którą uznaje się za normalną do przyjęcia. To, co wówczas się stało, fiasko systemu informatycznego, włamania hakerskie, wszystko to pamiętamy dobrze z listopada 2014 roku, było bezpośrednią przyczyną reakcji grupy obywateli, którzy w Państwowej Komisji Wyborczej domagali się uzyskania odpowiedzi na kluczowe wówczas pytania w trakcie, jak przypomnę, cały czas nieogłoszonego już w kolejnym tygodniu wyniku wyborczego. Spowodowało to pacyfikację tego protestu obywatelskiego, aresztowanie 12 osób, w tym czworga dziennikarzy, byłam w tym gronie, procesów, które toczyły się do jesieni ubiegłego roku, bowiem część wyroków do tej pory zresztą jeszcze nie zapadła, niewielka już część. Pan prezydent Duda uniewinnił osoby skazane prawomocnie, część wyroków była uniewinniających, część rozpraw się nie odbyła i właściwie zostały wycofane pozwy prokuratorskie. Także sądy w ciągu tych 2 lat dały pokaz, powiedziałabym, bardzo indywidualnego podejścia do całej sytuacji, która była jednoznaczna i wymagała właściwie przeproszenia całego państwa obywatelskiego, a nie takiej reakcji policji i prokuratury, jaka wówczas zaistniała.
konsekwencją znowu tejże właśnie ingerencji policji i procesów było zawiązanie się ruchu kontroli wyborów, bowiem co nas nie zabije, to nas wzmocni i już w marcu 2015 roku kilkadziesiąt organizacji społecznych na Jasnej Górze podpisało akt założycielski ruchu kontroli wyborów. Z trzema wiodącymi organizacjami wówczas tworzącymi ten ruch, mianowicie organizacją Stowarzyszenie Solidarni 2010, Krucjatą Różańcową i Klubem Ronina. Dołączyły się liczne bardzo kluby Gazety Polskiej, Solidarność, Solidarność Walcząca, bardzo, bardzo wiele organizacji. Wówczas to wydarzenie było porównywane do momentu zawiązania się pierwszej Solidarności w roku 1980. To była mniej więcej taka atmosfera, pełen entuzjazm i pełne zaangażowanie szerokiego grona patriotów w Polsce i poza granicami Polski. Następnie faza organizacji tego ruchu i chciałabym przedstawić filary, które stanęły u założeń podstawowych tej organizacji, bowiem część z nich rzutuje na tę koncepcję, o której Państwo dzisiaj usłyszycie. To nie jest tak, że grupa osób dwa lata po wyborach stworzyła coś z niczego. Tutaj siedzące osoby to wszystko działacze ruchu kontroli wyborów, osoby, które od samego początku w komisjach pracowały na wszelkich szczeblach i które naprawdę wiedzą, co mówią i wiedzą, jakie są autentyczne potrzeby. Wiedzą również, jak obnażyć kluczowe momenty, które mogą rzutować na nieprawidłowości wyborcze. Stąd wszelkie insynuacje o tym, że jest to koncepcja gabinetowa, od razu w ten sposób chcę sprostować i obalić. Jeśli chodzi o te filary całkowicie społecznego, podkreślam, społecznego i wolontarystycznego ruchu kontroli wyborów, to pozwolę sobie wymienić kluczowe. Pierwsze to stworzenie nowego, niezależnego systemu liczącego głosy. Nazwaliśmy go siepoliczymy.pl. Był to system, który nawiązywał korzeniami do poprzednich, które również stworzyli Solidarni 2010. Wówczas nazywały się to system Uczciwe Wybory. Był to również niezależny system liczący głosy po to, ażeby skontrolować te wyniki, które upubliczniła Państwowa Komisja Wyborcza. Podstawowym założeniem niezależnego systemu była publikacja głosów pojawiających się w czasie rzeczywistym, to znaczy nie sumowanie głosów, tak jak mamy do czynienia w wypadku upubliczniania przez Państwową Komisję Wyborczą ex post, po bardzo często długim czasie, bardzo często bez oryginałów protokołów, tylko w czasie rzeczywistym, wówczas kiedy te wyniki są wprowadzane do systemu. W ten sposób znakomicie udało się skontrolować to, co być może byłoby podawane, tak jak mówię, właśnie po jakimś czasie. Druga kwestia to jest stworzenie struktury koordynatorów lokalnych i obsadzenie rejonów i komisji wyborczych na wszystkich szczeblach. Od okręgowych przez obwodową do Państwowej Komisji Wyborczej. W Państwowej Komisji Wyborczej także byli nasi mężowie zaufania. Kolejna sprawa to zaangażowanie kilku tysięcy wolontariuszy, głównie poprzez system forum ruchu kontroli wyborów, którzy podawali wyniki do systemu. Część z nich była członkami komisji wyborczych i mężami zaufania, część nie. Była wyłącznie wolontariuszami, którzy fotografowali protokoły wyborcze. I następna kwestia, sprowadzenie 100 obserwatorów zagranicznych podczas obu tur wyborów prezydenckich przez ruch kontroli wyborów, którzy zaistnieli w komisjach wyborczych na terenie całej Polski. To również było znakomitym sposobem na to, ażeby zakłócić do tej pory znakomicie funkcjonujące w terenie procedury fałszywych wyborczych. Jakie efekty osiągnęliśmy? Poniżej 2% głosów nieważnych we obu kampaniach i we wszystkich wyborach w 2015 roku, czego skutkiem bezpośrednim było zwycięstwo obecnie urzędującego prezydenta oraz parlamentarna większość Prawa i Sprawiedliwości. To w największym skrócie. Niestety większość postulatów, które zgłaszaliśmy w trakcie słynnego 2015 wyborczego roku, już do urzędującego pana prezydenta, jak również po wygranych wyborach przez Prawo i Sprawiedliwość do władz partii i do rządu, pozostała bez echa.
Upubliczniliśmy kilka pakietów wówczas już koncepcji wyborczych, coraz bardziej uściślając pewne tezy. Prowadziliśmy bogatą korespondencję ze wszystkimi wymienionymi wyżej. Złożyliśmy jeszcze przed referendum, które również, przypominam, rozdzielały wybory w 2015 roku. Był taki epizod referendalny we wrześniu 2015 roku. Przed tym referendum złożyliśmy bardzo obszerny dokument do Kancelarii Prezydenta po to, ażeby przestrzec przed manipulacjami już w trakcie referendum i wyborów parlamentarnych jesiennych. Niestety te głosy nie uzyskały należnego odzewu. Kontynuowaliśmy pracę przez kolejny rok i jej owocem jest właśnie to, z czym dzisiaj do Państwa przyszliśmy. Koncepcja wydaje się na tyle już doprecyzowana, iż jest bardzo dobrym punktem wyjścia do dalszej pracy i procedowania przez grupę specjalistów, prawników, parlamentarzystów. Jesteśmy przekonani, że niecałe dwa lata, przypomnijmy, które pozostały do wyborów samorządowych, to jest absolutnie ostatni moment, ażeby wdrażać procedury, bowiem słyszymy, że do tej pory systemu informatycznego nie ma. Władze Państwowej Komisji Wyborczej po słynnej rezygnacji w 2014 roku en bloc całego zestawu sędziów, wymienione wkrótce, są niezmienne do tej chwili, czyli mamy do czynienia z grupą osób, która dzierży władzę kolejny rok i kolejny rok nic się w tej materii nie dzieje. Wówczas słyszeliśmy, że rok to za krótko i dwa lata za krótko, ażeby wprowadzić nowy system informatyczny, który byłby poddawany społecznej kontroli. W tej chwili właśnie niecałe dwa lata dzielą nas od wyborów samorządowych. Wydaje się, że to moment absolutnie ostatni i stąd ten nasz głos, mamy nadzieję, że zostanie usłyszany, dostrzeżony i poważnie wzięty pod uwagę. Tyle tytułem wstępu. Chciałabym oddać teraz głos panu Tomaszowi Hubertowi Ciosce, który zreferuje, najogólniej mówiąc, stronę ideowo-prawną całej koncepcji. Następnie głos zabierze pan Piotr Wolter, który zaprezentuje kwestie techniczne, system informatyczny, kwestie związane z urnami, z kartami. A na koniec pan Paweł Zdun przedstawi przyczyny, mocniej jeszcze niż ja to powiedziałam ogólnie w kontekście historycznym, bezpośrednie przyczyny napisania tego listu, kwestie uspołecznienia wyborów, czyli krótko mówiąc z perspektywy ruchu obywatelskiego pokażę Państwu tę kwestię. Bardzo proszę, pan Tomasz Hubert-Cioska. Dzień dobry Państwu, dziękuję bardzo pani Hani za taki wyczerpujący wstęp. Ja sobie pozwolę, proszę Państwa, odnosić się nie tylko do koncepcji, ale do tego stanu, który mamy w chwili obecnej. A żeby sobie uświadomić, jaka jest skala nieprawidłowości potencjalnych, jakie są możliwości manipulacji. Dla nas kluczową sprawą, tak jak już to zostało powiedziane tutaj, jest uspołecznienie procesu wyborczego, czyli pełna transparentność na wszystkich szczeblach. W tej chwili mamy z tym bardzo duży problem. Dlatego, że w Polsce mamy 27 mniej więcej tysięcy komisji wyborczych obwodowych. One teoretycznie powoływane są w ten sposób, że przedstawiciele komitetów wyborczych delegują swoich przedstawicieli. W praktyce, co doskonale wiem, bo w takich komisjach też zasiadałem tego szczebla, zarówno jako członek, jako przewodniczący, jako mąż zaufania, w praktyce okazuje się, że partie polityczne, komitety wyborcze ignorują proces powoływania członków komisji wyborczych i de facto są one powoływane przez organy gminne. I to są po prostu urzędnicy gminni, to są osoby jakoś tam powiązane z nimi, są to nauczyciele ze szkół. Także w praktyce jest to bardzo często ten sam zestaw ludzi, którzy spotykają się w tym samym gronie i w tym samym gronie, kierując się pewną pragmatyką działania swojego, to znaczy jak najszybciej policzyć, jak najszybciej załatwić sprawę, nie mieć żadnych błędów w protokołach i pójść do domu, bo jesteśmy słabo opłacani, w związku z tym zamykajmy to jak najszybciej. I kierując się taką praktyką, ja nie chcę podważać absolutnie uczciwości tych ludzi, bo bardzo wiele osób ciężko tam pracuje i uczciwie sam z nimi się spotykałem i podziwiam ich, bo to jest naprawdę bardzo duży wysiłek. Natomiast w takim gronie stale, że tak powiem, spotykających się osób i często takich wyjadaczy właśnie z tych wyborów gminnych, że tak powiem, te osoby wywierają nacisk na nowych, przybywających członków do tych komisji i po prostu narzucają im swoje niewłaściwe standardy postępowania.
I to jest, że tak powiem, grzech pierworodny tego naszego systemu wyborczego, czyli niedostateczne przywiązywanie uwagi do powoływania członków komisji wyborczych przez komitety wyborcze. My chcemy ten proces otworzyć trochę, czyli na poziomie obwodowych komisji wyborczych chcielibyśmy, aby stowarzyszenia rejestrowe miały również prawo powoływania członków komisji. Przy czym preferencja byłaby oczywiście w przypadku wyborów parlamentarnych i prezydenckich dla komitetów wyborczych. Natomiast w przypadku niedostatku kandydatów mogliby również obsadzać te miejsca przedstawiciele stowarzyszeń rejestrowych. Czyli tych większych stowarzyszeń, w skrócie mówiąc. I to jest postulat taki, który pozwala na to, żeby zrobić pewną transparencję większą dla systemu wyborczego, na tym najbardziej podstawowym szczeblu. To jest bardzo ważne, żeby dać możliwość udziału społecznego. Druga sprawa, otworzenie tego procesu wyborczego na obserwatorów, tak żeby po prostu osoby, które są zainteresowane, jak wyglądają wybory, mogły przyjść, zobaczyć, poprzyglądać się, tacy społeczni mężowie zaufania, powiedzmy. Czyli otwarcie, upublicznienie w pewnym sensie procesu wyborczego. Na poziomie obwodowym chcielibyśmy też prowadzić cały czas rejestrację kamer wideo całego procesu głosowania. Przy czym oczywiście nie byłyby te nagrania upubliczniane, bo zwłaszcza w przypadku takich procesów wyborczych, powiedzmy jak referendum, to jest odrębna procedura, natomiast tam, ponieważ frekwencja jest niezwykle istotna, jak wiemy, w niektórych referendach była, że tak powiem, kontrolowana mocno i poprzez frekwencję manipulowano tymi wynikami, no musi być to utajnione. Także do czasu postępowania procesowego, karnego te nagrania byłyby niedostępne. Po co to? No po to, żeby po prostu uniemożliwić wszelkiego rodzaju manipulacje, z którymi mieliśmy do czynienia. I proszę Państwa, nawet w wyborach parlamentarnych, kiedy jeździliśmy po różnych komisjach wyborczych jako mężowie zaufania, oglądając, co się dzieje, widzieliśmy pod koniec dnia, że sobie gdzieś tam wędrowały po tych komisjach paczki nieopieczętowanych kart do głosowania, nieotwartych nawet. 10% kart do głosowania w kilku komisjach stwierdziliśmy. Zupełnie przypadkiem, bo to 10%. To jest absolutne przestępstwo. Natomiast proszę zauważyć, że obecny system wyborczy nie przewiduje kar żadnych dla osób, które w sposób ewidentny łamią przepisy. I to chcemy zmienić. Chcemy zmienić to tak, żeby wszelkiego rodzaju naruszenia przepisów wyborczych były bezwzględnie karane. Dlatego, że samo stworzenie możliwości, niekoniecznie udowodnienie, że dane przekręty wyborcze, mówiąc kolokwialnie, miały wpływ na wynik wyborczy, bo to w tej chwili tak naprawdę jest przesłanką do unieważnienia wyborów czy jakichkolwiek kar. Chcemy, aby po prostu karanie było bezwzględne za same po prostu fakty naruszenia, nawet drobne, bo to jest po prostu bardzo ważny akt dla demokracji, akt wyborczy. Tutaj suweren, czyli lud, dokonuje wyboru. My mamy po prostu prawo i obowiązek brać udział w głosowaniu, bo w ten sposób wyraża się nasza po prostu suwerenność, nasze prawo. I dlatego należy to uszanować na każdym szczeblu. Nie chcemy, aby komisje obwodowe liczyły głosy. To jest bardzo ważny nasz postulat. Chcemy, aby tylko przeliczały karty do głosowania, liczbę oddanych głosów, natomiast aby zliczanie głosów następowało na poziomie okręgów. To jest trochę taki system jak w krajach anglosaskich, przede wszystkim w Wielkiej Brytanii. Sprawdza się to tam. Dlaczego tak chcemy zrobić? Ano dlatego, że jest bardzo trudno upilnować te 27 tysięcy komisji. I przy niewielkich różnicach, proszę zauważyć, pomiędzy partiami politycznymi, pomiędzy komitetami, wystarczy kilka procent głosów, kilka tysięcy głosów, aby dana partia weszła lub nie weszła do Sejmu w ogóle. Także to jest bardzo, kilka tysięcy głosów dla Państwa informacji, no w jednej komisji przeciętnie to jest około 2000 głosów oddanych przy 50% frekwencji, czyli naprawdę niewielkie różnice w ilości głosów oddanych na daną partię mogą mieć dość dramatyczne konsekwencje dla układu sił w parlamencie. Bardzo ważna rzecz, która dzieje się obecnie, proszę Państwa, dlaczego my tak nalegamy na fundamentalne zmiany. Proszę Państwa, tak naprawdę Państwowa Komisja Wyborcza zna wynik wyborczy około północy w dniu głosowania. Dlaczego? Dlatego, że w każdej, proszę Państwa, komisji wyborczej lub prawie każdej obwodowej jest informatyk, który wprowadza wyniki, protokół do systemu informatycznego. W związku z tym wszystkie dane są w PKW przed północą. Prawie wszystkie, chyba że są jakieś bardzo poważne problemy techniczne w danej komisji. Myślę, że to nie przekracza kilku procent. Czyli do godziny 24 PKW mogłaby teoretycznie ogłosić pełne wyniki. Nie robi tego. Dlaczego?
To jest pytanie. My chcemy, aby na każdym szczeblu, na każdym etapie wyniki były publikowane. Czyli obwodowa komisja, która zamknie protokół, to znaczy stwierdzi, ile osób głosowało, ile kart jest ważnych, przepraszam, ile kart nie zostało wrzuconych do urny, ten protokół byłby już publikowany po zamknięciu lokalu wyborczego. Następnie karty do głosowania i urny byłyby transportowane do okręgu, gdzie byłyby publicznie karty do głosowania liczone przez komisję okręgową. I tutaj następny etap uspołecznienia. W tej chwili, proszę Państwa, i okręgowe komisje wyborcze, i Państwowa Komisja Wyborcza składają się wyłącznie z zawodowych sędziów. Nie ma tam przedstawicieli komitetów wyborczych. I to jest bardzo złe. Dlatego, że sędziowie profesjonalni tak naprawdę określają wynik wyborczy. I to nie jest dobre. Komitety wyborcze, czy stowarzyszeń na przykład w przypadku referendów, czy wyborów samorządowych, czy partii politycznych, czy popierających danego kandydata w wyborach prezydenckich, nie mają dostępu tak naprawdę poza mężami zaufania do całego systemu wyborczego. I to jest bardzo źle. My chcielibyśmy, aby okręgowe komisje wyborcze składały się z przedstawicieli komitetów wyborczych i stowarzyszeń rejestrowych, znowu aby uspołecznić ten proces. Podobnie PKW, też przedstawiciele komitetów wyborczych. I to oni mają wspólnie, muszą się dogadać, muszą usiąść, muszą przeprowadzić wybory przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, czyli przymuszamy ich do niejakiego konsensusu, tak, prawda? Natomiast zależy nam na tym, aby to ci, którzy są najbardziej zainteresowani, brali udział w sprawdzaniu, w liczeniu głosów i stwierdzaniu wyniku wyborczego. To jest niezwykle istotne. Oczywiście instytucja mężów zaufania zostaje zachowana. Czy my chcemy całkowicie wyeliminować sędziów z tego procesu? Nie. Bardzo ważna funkcja sędziego, którą zachowujemy, chcemy wzmocnić, to jest sędzia komisarz, który w tej chwili jest w formie, działa sędzia komisarz okręgowy. Sędzia komisarz miałby czuwać nad prawidłowym procesem głosowania, byłby zawodowym czynnikiem, który wydawałby zarządzenia w trybie wyborczym, nadzorując cały proces wyborów. Tak, aby po prostu na przykład, nie wiem, wprowadzić policję w dane miejsce, jeżeli dochodziłoby do jakichś naruszeń, czy wydać zarządzenia konieczne dla prawidłowości procesu wyborczego. Komisarz byłby swego rodzaju takim doradcą prawnym dla komisji szczebla okręgowego i komisji, Państwowej Komisji Wyborczej. Natomiast wynik wyborczy ustalałyby komitety wyborcze, przedstawiciele komitetów wyborczych wchodzący w skład komisji danego szczebla. To jest bardzo ważny element uspołecznienia. Proszę Państwa, chcielibyśmy, żeby prawo wyborcze było w jednym dokumencie, żeby nie było prawa wydawania czy delegacji do wydawania tysięcy druków ulotnych. Jeżeli ktoś był kiedyś w komisji, to wie, że komisje dostają całe grube teczki dokumentów, świstków, ulotek wyjaśniających szczegółowo zasady głosowania, zasady rozliczania kart do głosowania itd., itd. To wszystko po prostu to jest chaos informacyjny, chaos prawny. PKW oraz komisje okręgowe specjalizują się w wydawaniu takich dokumentów. I to się dzieje na bieżąco, nawet właśnie w trakcie wyborów, w ciągu dnia wyborczego. Także to jest absolutny skandal. Mało tego, co ciekawe, jest taki dokument dosyć gruby, nazywa się to wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej. I ostatnie wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej były wprost sprzeczne z ustawą w niektórych punktach. Na przykład kwestia składania podpisów na liście wyborców. Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, że to jest niepotrzebne. Ja jestem innego zdania, bo warto wiedzieć, kto oddał głos. Jeżeli ktoś się nie może podpisać, zawsze można stwierdzić to protokolarnie. Tak? Natomiast w tej chwili Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła w wytycznych, że można odmówić sobie po prostu złożenie podpisu. Plus kwestie różne inne, których nie chcę tutaj poruszać, bo to są kwestie szczegółowe. Dlatego nam zależy na tym, żeby był to jeden dokument rangi ustawowej i bez delegacji do wydawania szczegółowych rozporządzeń, zwłaszcza dla szczebla gminnego, bo tak to się w tej chwili odbywa. Jedna z gazet, a później jedna z telewizji wprowadziła w błąd opinię publiczną, twierdząc, że my chcemy rozwiązania PKW, a powołania KBW. Więc żadnego KBW my powoływać nie chcemy. KBW mieliśmy już dość, zarówno dawno temu, w latach 40. i 50., a teraz mamy KBW, czyli Krajowe Biuro Wyborcze. Jest to taki organ administracyjny przy Państwowej Komisji Wyborczej, takie biuro pomocnicze tak naprawdę, a tak naprawdę w rzeczy samej jest to główny organ, który przeprowadza całe wybory. I co ciekawe, przy KBW
my nie możemy delegować mężów zaufania. I to jest bardzo duży problem. Nie mamy dostępu do tego, co się dzieje w KBW. A w KBW właśnie jest system informatyczny, czyli tam jest serce całego procesu wyborczego. Dlatego zależy nam na tym, żeby zlikwidować KBW. Co ciekawe też, KBW, proszę Państwa, to jest taka instytucja, która tworzy delegatury okręgowe i to do tych delegatur okręgowych składane są karty do głosowania i delegatury okręgowe KBW, proszę Państwa, przetwarzają cały proces wyborczy. Czyli tak naprawdę mężowie zaufania, komitety wyborcze nie mają dostępu do kluczowych elementów systemu wyborczego. Ja będąc mężem zaufania jednej z partii politycznych, w Okręgowej Komisji Wyborczej nie miałem dostępu do systemu informatycznego. Nie mogłem nawet wejść do tych miejsc, gdzie są przeliczane głosy, gdzie są przeliczane protokoły. Pozornie przeliczane, bo tak naprawdę one są przeliczone już dużo, dużo wcześniej. To jest cały bardzo skomplikowany proces, ale tak naprawdę ja nie rozumiem, czemu to wszystko tak długo ma trwać. Dlatego, że tak jak powiedziałem, wszystko, Państwowa Komisja Wyborcza ma wszystkie dokumenty w wersji elektronicznej już do godziny 12. 2-3 godziny po zakończeniu wyborów, wszystko jest jasne. I proszę zauważyć, że dziwnym trafem około północy już parę razy nam się zmieniły wyniki, preferencje, prawda? Pamiętamy wybory prezydenckie na przykład w 2007 roku, tak? I w 2010, tak. Dobrze. Tu są jest kwestia, parę kwestii szczegółowych, które Państwu przedstawiliśmy w materiałach. Na pewno będą pytania dotyczące różnych elementów. Dla nas ważny element, który chcielibyśmy po prostu wprowadzić na wzór Wielkiej Brytanii, to jest liczenie głosów w sobotę, tak jak mówiliśmy, w okręgach publiczne. Tak, żeby każdy kandydat, każdy obywatel zainteresowany mógł patrzeć, jak są przeliczane głosy z poszczególnych obwodowych komisji wyborczych. Kwestia oczywiście kontrowersyjna, która się pojawiła wielokrotnie, jak zabezpieczyć urny w trakcie przewozu. O tym za chwilę powie mój kolega Piotr Wolter, współautor koncepcji, jak to mamy zabezpieczać te urny przy przewożeniu. Ale ponieważ takie systemy działają na świecie w wielu miejscach, myślę, że możemy po prostu skopiować go. Nie widzę żadnego problemu. Chcielibyśmy, proszę Państwa, zlikwidować głosowanie korespondencyjne. W kraju uważamy, że to jest pole do bardzo dużych naruszeń. Chcemy, aby było tylko możliwość głosowania osobistego lub przez pełnomocnika. Bardzo ważną rzeczą jest to, że chcemy oddzielić samorządy, proszę Państwa, gminy od procesu wyborczego. To znaczy nie może być tak, że urzędnik gminny, proszę Państwa, organizuje wybory, gdzie jest tak naprawdę wybierany on czy jego szef. Jak jest prezydentem czy burmistrzem miasta, bo tak to w tej chwili wygląda. Chcemy wprowadzić zakaz dla pracowników samorządów. Tu jest jeszcze kwestia kontrowersyjna, co zrobić z nauczycielami, prawda? Jak rozumieć dokładnie pracownika samorządowego. Na ten temat będziemy dyskutowali jeszcze. To są nasze propozycje i założenia. To nie jest przecież projekt, tak jak powiedziała pani Hania przed chwilą, to nie jest projekt ustawy, tak? To będziemy musieli pewne rozwiązania tutaj jeszcze przedyskutować. Natomiast jesteśmy absolutnie przeciwni temu, żeby pracownicy samorządowi przeprowadzali procesy wyborcze, w jakikolwiek z nich uczestniczyli. Bo proszę zauważyć, jeżeli ktoś może był z Państwa kiedyś w komisji wyborczej, osoba z danej szkoły, czyli tak naprawdę urzędnik samorządowy, jeżeli jest w komisji wyborczej, obwodowej, to ona tak naprawdę tej komisji rządzi. I to tak być nie może. To mają być rzeczywiście uspołecznione, niezależne, obiektywne wybory. Wprowadzenie centralnego rejestru wyborców. Ten centralny rejestr wyborców powinien nam uniemożliwić, nie nam, tym, którzy fałszują, powinien uniemożliwić dopisywanie martwych dusz, migrowanie ogromnych ilości wyborców z jednej komisji do drugiej, czy z jednego okręgu do drugiego. Taki centralny rejestr wyborców, do którego każda obwodowa komisja miałaby dostęp, czy to internetowo, czy przynajmniej telefonicznie, bo nie wszędzie jeszcze jest internet, nie we wszystkich obwodach jest internet, tak żeby można było na bieżąco zweryfikować dane personalne danej osoby, dopisać taką osobę do systemu wyborczego i odnotować fakt jej dopisania, tak żeby w całym kraju po prostu było wiadomo, że dana osoba tu zagłosowała, a nie gdzie indziej. Bo z tym są w dalszym ciągu ogromne problemy. Myślę, że na tym bym zakończył, żeby Państwa tu nie zanudzać. Jeżeli będą jakieś pytania szczegółowe, to bardzo proszę i oddaję w tej chwili głos panu Piotrowi Wolterowi, który jest autorem systemu Się Policzymy. Projektantem, nie autorem. Autorów było więcej. Proszę Państwa, ja krótkimi sygnałami zaznaczę rzeczy techniczne. Po pierwsze urny.
urny nie mogą być przezroczyste. Zaznaczam to, ile razy słyszę o przezroczystych urnach jako gwarancie wyborów demokratycznych, to po prostu łapię się za głowę. Nie może być urna przezroczysta choćby z tego powodu, że nie mogą być widoczne dla osób postronnych głosy. A jeżeli nie będą głosy, nie mogą być widoczne, to głos, karta do głosowania musi być w kopercie. Jak będzie karta do głosowania w kopercie, no to proszę sobie przemnożyć, ile tych kopert będzie zużytych. Ile czasu będzie kosztowało zamknięcie koperty albo otwarcie koperty przy liczeniu głosów. To jest po prostu tragedia. Szczególnie przy wyborach samorządowych, gdzie tych kart do głosowania jest mnóstwo. To jest po prostu szaleństwo. Urna wyborcza nie może być przezroczysta, natomiast musi być widoczne dla nas to, czy ktoś czegoś do niej nie dosypał, albo czy ona nie jest przyniesiona już pełna. Więc musi być półprzezroczysta. Musi być też mocna, bo musi być możliwy transport jej, tak jak kolega mówił, z miejsca, gdzie były wrzucane głosy, do miejsca, gdzie te głosy będą liczone. Musi posiadać plombę. Konstrukcja z poliwęglanu umożliwia zrobienie trójwymiarowej bryły w taki sposób, żeby plomba jedna zamykała całość i niemożliwe było otwarcie bez zniszczenia albo plomby, albo całości. Nitowane urny odpadają, no bo nit, jak wiadomo, ktoś ma jakiekolwiek, miał do czynienia kiedykolwiek z nitami, nit się montuje z jednej strony, więc roznitowanie urny i zanitowanie z jednej strony to jest żaden problem. Co innego wkręcanie na przykład wkrętów od wewnątrz, od środka. Co jest jeszcze bardzo ważne, urna nie może mieć wrzutu płaskiego całkowicie, dlatego że wystarczy ją odwrócić i można wytrząsnąć kartę do głosowania ze środka. Więc musi mieć prowadnice po prostu 2-3 centymetrowe, które zablokują wysypanie kart do głosowania ze środka. Teraz jeszcze karty do głosowania. Dlaczego koncepcja kart do głosowania takich jednostronnych, małych wielkości, tam powiedzmy A6, wielkości kuponu totolotka? No tym kuponem się sugerowaliśmy, dlatego że skoro w Polsce mnóstwo osób gra w totolotka i nie są to osoby, które są po doktoratach, tylko każdy w tego totolotka potrafi zagrać, więc każdy będzie też potrafił wypełnić kartę do głosowania w taki sposób, że zaznaczy po prostu osobę oznaczoną cyfrą, czy cyfrą i literą. Co jest jeszcze bardzo ważne i tutaj były wielkie krzyki w mediach, się podniosły na to, to jest związana z 5-procentowym progiem odrzucenia, czyli powtórzenia wyborów, koncepcja, która była związana z głosami nieważnymi. Ja podkreślam, na karcie głosowania będzie możliwość oddania głosu wstrzymującego się. Co innego głos nieważny, czyli głos taki, że ktoś sobie pokreślił, narysował sobie jakiegoś misia lub specjalnie skreślił kilka osób, to jest głos nieważny, a co innego głos wstrzymujący się, czyli osoba, która głosuje, bierze udział w wyborach, ale nie odpowiada i nikt po prostu z listy. Wtedy to jest też bardzo ważny sygnał dla całej naszej klasy politycznej, że po prostu tych ludzi jest dosyć dużo, ale nie jest to głos nieważny, jest to po prostu wstrzymanie się od głosu. System informatyczny. Ta koncepcja jest jedną z koncepcji najprostszych, bo zrobiliśmy swego czasu koncepcji mnóstwo od wachlarza takiego, że jest tylko lekka modyfikacja istniejącej koncepcji technicznej, aż do wręcz elektronicznego głosowania. I między innymi elementem był system informatyczny. Ten system informatyczny można naprawdę napisać w taki sposób, żeby kod był dla pewnych osób jawny. Bo tak naprawdę ważne są dane. Kod, czyli ten element, który przetwarza informacje, może być całkowicie jawny. On może być zupełnie przezroczysty. Może to zbadać komisja składająca się z wytypowanych przez komitety wyborcze informatyków. Sprawdzą kod, będą wiedzieli, że ten kod funkcjonuje i będą cały czas nadzorować, że ten kod nie będzie podmieniony. I to może się odbywać na szczeblu ogólnopolskim. No a też przy koncepcji głosowania elektronicznego, czyli przy urnach elektronicznych, można takie coś wprowadzić na szczeblu zupełnie komisji obwodowych. Dziękuję. Na pytania oczywiście odpowiem. Pan Paweł Zdon. Dzień dobry Państwu. Postaram się krótko, a później może więcej czasu poświęćmy na Państwa wątpliwości.
Więc może najpierw jako uzupełnienie do tego, co koledzy mówili na temat samej koncepcji, to chciałbym podkreślić, że macie Państwo przed sobą współautorów koncepcji, natomiast na nią złożyła się praca tysięcy wolontariuszy i koordynatorów i ich doświadczenia zostały przekute na tę koncepcję, bo panowie zebrali zespół, który pochylał się nad setkami, jeśli nie tysiącami postulatów, jakie nam zgłosili w ciągu ostatniego roku wyborczego wolontariusze i koordynatorzy i wszystkie zebrane postulaty zostały zebrane, przeanalizowane i efektem tego jest ta koncepcja. Co do historii, Hanna wspomniała o historii ruchu kontroli wyborów. Ja chciałbym krótko powiedzieć o historii naszych kontaktów z obecnymi władzami, bo pojawiały się już pytania, dlaczego postępujemy w ten sposób, że wysyłamy do pana prezydenta i kilku najważniejszych osób w państwie list, nie czekamy na odpowiedź i od razu upubliczniamy to. Zostaliśmy do tego zmuszeni poprzez dotychczasowy brak odzewu ze strony zarówno kancelarii wszystkich urzędów, jak i najważniejszych polityków, bo my jako Ruch Kontroli Wyborów do obecnych władz zwracamy już się od ponad roku i dotychczas nie było żadnej odpowiedzi. I jedynym głosem bardzo nas zasmucającym, który moglibyśmy odebrać jako reakcję na naszą działalność, były niezrozumiałe dla nas zupełnie słowa pana prezydenta Andrzeja Dudy na sesji inauguracyjnej Sejmu, kiedy jako jedyną instytucję, której podziękował w tej mowie inauguracyjnej, była Państwowa Komisja Wyborcza. Pan prezydent Andrzej Duda podziękował Państwowej Komisji Wyborczej za sprawne przeprowadzenie wyborów. My to odebraliśmy jako ironię, bo właśnie Państwową Komisję Wyborczą postrzegamy jako relikt systemu komunistycznego, jako ta instytucja, która jak kilka innych przenosi władzę z PRL-u do obecnego państwa. Mamy nadzieję, że we władzach obecnych nastąpi pewna refleksja i zbliżenie się, pochylenie się nad naszymi postulatami. To, co chciałbym na koniec podkreślić, to, co już było powiedziane w głosach moich przedmówców, że najważniejsze dla nas jest uspołecznienie całego procesu wyborczego, żeby naród nie tylko wybierał, ale żeby był przez cały czas poprzez swoich reprezentantów, poprzez swoich przedstawicieli, obecny na wszystkich etapach, mógł wybierać i mógł w pełni kontrolować, w pełni, bo brak dostępu przedstawicieli narodu, brak dostępu obywateli do kluczowych elementów jak KBW, jak okręgowe komisje, jak PKW jest tak naprawdę uniemożliwieniem narodowi kontroli tych wyborów. Dlatego uważamy, że Państwową Komisję Wyborczą i KBW w obecnym jej składzie i strukturze należy rozwiązać i całą strukturę pionową zastąpić społecznymi ciałami. Społecznymi od samego dołu, to znaczy od obwodowych komisji, poprzez okręgowe komisje i także aż do Krajowej Komisji Wyborczej. To jest jeden punkt uspołecznienia. Mamy nadzieję, jesteśmy przekonani o tym, że takie uspołecznienie całego procesu wyborów będzie miało skutek nie tylko taki, że ograniczy się ilość fałszerstw, ale że, co równie ważne, wpłynie to na zwiększenie zainteresowania obywateli wyborami, a poprzez to na frekwencję wyborczą. Na frekwencję wyborczą, która niestety w Polsce jest wielką bolączką naszej demokracji. Naród, który zauważy, że wybory nie są organizowane przez kogoś dla nich i w sposób tajemniczy, a przez to czasami podejrzany
być może manipulowany, naród, który zdobędzie zaufanie do instytucji, które te wybory organizują, jesteśmy przekonani, w większej ilości pójdzie do wyborów, czyli frekwencję zwiększy. To jest jeden z efektów, który powinien wystąpić po tej zmianie z pionowej, państwowej na uspołecznioną. Jeszcze jest jedna konsekwencja, o której tu wszyscy mówili, ale ja chciałbym to podkreślić, powiedzieć to wprost, bo to jest właśnie w zasadzie konsekwencja natury politycznej i konstytucyjnej. Chodzi o sędziokrację. Mówi się, że trzeba się trzymać państwa prawa. Ja natomiast, i to najczęściej mówią sędziowie, kiedy chodzi o obronę ich statusu. My natomiast myślimy, że trzeba zwrócić państwo narodowi. To znaczy, jeśli system trwa taki, jaki jest, to co 4 lata parlament, a co 5 lat prezydent jest wybierany, czyli te władze zmieniają się. Zmieniają się dzięki woli wyborcy. O ile ta wola jest rzeczywiście wyrażona, bo jeśli wybory nie są prawdziwe, jeśli są sfałszowane, to ta wola jest zniekształcona. Ale zakładając, że wybory przebiegają w sposób uczciwy, to wola jest odzwierciedlona w wyborach. I to są te dwie, i w ten sposób wyłaniana jest najpierw władza ustawodawcza, która później wyłania władzę wykonawczą. To są dwa filary. No ale jest trzeci filar. Ten trzeci filar to jest władza sądownicza. No i co się dzieje? Mówimy o podziale władz, ale de facto naród ma wpływ tylko na wybór dwóch. A trzecia władza, to znaczy władza sądownicza, trwa nieprzerwanie. I państwo zwrócą uwagę na to, że od 1944 roku w Polsce sprawują władzę ci sami. Bo pomijając cały okres PRL-u, czyli po 1989 roku, narodowi tylko wydaje się, że wybiera, bo wybiera tylko dwa filary. Ale trzeci filar dzierży władzę w sposób nieprzerwany od 1944 roku. Co widać zresztą, zwłaszcza w Sądzie Najwyższym i w sądach okręgowych, gdzie do dziś pracują sędziowie splamieni swoimi haniebnymi decyzjami, sędziowie, którzy w stanie wojennym wydawali haniebne wyroki przeciwko narodowi polskiemu. I ci sędziowie, którzy zostali wychowani zarówno przez zbrodniarzy komunistycznych w togach, jak i przez sędziów stalinowskich. Ta władza od 1944 roku w części trzeciego filara jest po prostu przeniesiona bezpośrednio z PRL-u do dziś. Dlatego uważamy, że należy zerwać z sędziokracją najpierw w procesie wyborczym, czyli całkowicie odsunąć sędziów na realny wpływ na wybory. Sędziowie, tak jak powiedzieli panowie przede mną, powinni mieć głos wyłącznie doradczy. Nie mogą mieć głosu decyzyjnego, w żadnej mierze nie mogą być członkami komisji wyborczych, czy to obwodowych, czy to okręgowych, a zwłaszcza na poziomie krajowym. I to wszystko, o czym mówiliśmy, czyli uspołecznienie, zerwanie z sędziokracją i aktywizacja społeczeństwa, to są nasze założenia i to są nasze cele. Teraz czekamy na pytania ze strony państwa. Zapraszamy tutaj do mikrofonu, prosimy o ewentualne przedstawianie się, podawanie redakcji, które państwo reprezentujecie. Również zachęcamy osoby prywatne, widzimy tutaj przedstawicieli Polonii, których rola była nie do przecenienia w trakcie wyborów w 2015 roku. Chcę powiedzieć, nie wiem czy wszyscy państwo macie tę informację, że 75% komisji wyborczych poza granicami Polski była objęta działalnością ruchu kontroli wyborów.
To był wynik po prostu wyjątkowy i takiego w Polsce nie osiągnęliśmy. Tak dobrego, takiego zainteresowania i społecznego właśnie obywateli procesem kontroli wyborów. Także Polonii wielka chwała. Zachęcamy Państwa, jeżeli są jakieś pytania szczegółowe, bardzo chętnie przybyli tutaj koledzy z drugiego końca Polski na to spotkanie, Państwu odpowiedzą. Jeżeli Państwo się zastanawiacie jeszcze, bardzo proszę, zachęcam do mikrofonu. Natomiast jeżeli jeszcze będą prośby o ewentualne przesłanie całego pakietu informacyjnego na adresy redakcji, prosimy o wpisywanie się, tam jest karteczka. Jeżeli Państwo podacie swoje maile, wówczas ten pakiet, który trafił do wszystkich władz Państwa, trafi również do tutaj obecnych osób. Oczywiście jest do ściągnięcia, rozłożone są w wersji tak nieco bardziej lapidarnej. Natomiast oczywiście wszystkie dokumenty są na stronie ruchkontroliwyborów.pl do pobrania, jak również na stronie solidarnie2010.pl. Tam w załącznikach są pełne pliki, także mamy nadzieję, że unikniemy w następnej tury dezinformacji opinii publicznej dzięki temu, że dzisiaj się spotykamy i apelujemy do Państwa o rzetelny przekaz, niekoniecznie upolityczniony, bo jak widzę Państwo, z zainteresowaniem słuchaliście tego, jak niepolityczna jest ta koncepcja, tak? Czyli jak jest w poprzek obecnego życia wręcz politycznego. Bardzo proszę, zapraszam do mikrofonu, bo wówczas będzie Pan nagrany, będzie Pana głos, a nie wpadnie tylko gdzieś. Bardzo proszę o podchodzenie. Dziękuję uprzejmie. Marek Wolski z Kolonii. Jestem właściwie przejazdem krótko w Polsce i chciałbym się dowiedzieć. Są cztery podmioty, które firmują tę koncepcję. Czy istnieją, jak wiemy, system wyborczy musi być zmieniony w Sejmie. Czy istnieją oprócz rządowych kręgów jakieś podmioty, które się podpisują pod tą koncepcją? Chciałem zauważyć, że jak spojrzymy na te loga, to tutaj nie ma żadnej sygnatury rządowej, ani partyjnej. To są stowarzyszenia, organizacje oraz ruch. Także nie ma tu mowy o tym, żeby to było związane z jakąkolwiek partią polityczną. Ja mam niestety wrażenie, że my nawet działamy wbrew partiom politycznym, nawet wbrew partii rządzącej, koalicji rządzącej, dlatego że no, nie wykazuje specjalnego zainteresowania naszymi postulatami, co nas bardzo smuci. Dlatego ten brak zainteresowania wymusił na nas ten ruch, to znaczy sformułowanie listu i upublicznienie naszej koncepcji, tak żeby rozpocząć dyskusję. Tak jak powiedziałem, to są pewne nasze postulaty wynikające z naszych doświadczeń, ale oczywiście zdajemy sobie sprawę, że realia życia politycznego i parlamentarnego to jest zupełnie inna sytuacja. Tak? Ta koncepcja będzie przetwarzana następnie w negocjacjach politycznych, jeżeli zostanie oczywiście w ogóle przyjęta do jakichkolwiek rozmów, na co mamy nadzieję i na co liczymy. Natomiast droga do procesu legislacyjnego i do jej wdrożenia jest jeszcze bardzo daleka i my bardzo liczymy na to, że również Polonia się włączy ze swoimi postulatami i ze swoją koncepcją. Myśmy też słuchali część z Państwa się wypowiadała na naszych telekonferencjach, bo takich odbyliśmy bardzo wiele webinariów. Natomiast no, czekamy też na taką spójną koncepcję ze strony Polonii, bo to jest ogromna, ogromna rzesza ludzi, to są miliony osób, które niestety w bardzo małym stopniu uczestniczą w procesie wyborczym w Polsce, co jest wielką stratą. My bardzo doceniamy rolę Polonii. Ma ogromną rolę do odegrania i na świecie, w promocji kraju i w Polsce. My zaproponowaliśmy stworzenie specjalnego okręgu wyborczego. To jest jedyna chyba nasza ingerencja w ordynację wyborczą, bo staraliśmy się tutaj mówić o prawie wyborczym, czyli o kodeksie wyborczym, a nie o ordynacji. I jedyny element ordynacji, który myśmy tutaj zaproponowali, próbując rozstrzygnąć kwestię
że tak powiem, głosowania Polonii. To był okręg wyborczy specjalny dla Polonii, który miałby tam mieć jednego senatora, powiedzmy, czy tam trzech posłów, co wynikało z przeliczenia ilości oddawanych przez Polonię głosów. Ale ta ilość jest niestety dramatycznie mała. Jak w ostatnich dniach zwracali nam uwagę nasi koledzy z ruchu kontroli wyborów z różnych ośrodków światowych, ta niezwykle mała ilość głosów Polonii wynika z utrudnień stawianych przez administrację, przez służby konsularne, jeśli chodzi o możliwość głosowania Polonii. I teraz jest pytanie, jak udrożnić ten system, jak umożliwić Polakom przebywającym za granicą, stale mieszkającym za granicą, udział w głosowaniu. I nas to bardzo interesuje i chcielibyśmy bardzo usłyszeć głos Polonii, żeby się aktywnie włączyła w sposób zorganizowany w miarę możliwości. Ja od razu powiem, że to jest dość technicznie skomplikowane, dlatego że system korespondencyjny jest naprawdę bardzo ułomny. Ja przemyślałem tą sprawę troszeczkę pod względem technicznym i już pewien zarys koncepcji pozwoliłem sobie wrzucić na listę mailingową. Także sądzę, że coś się z tego wyklaruje, no ale też oczekuję współpracy z drugiej strony, no bo to wy byliście najbliżej i wiecie jak to wyglądało z tamtej strony. My tylko mamy informacje wtórne. Dzień dobry. Tak. Czy to już działa? Bardzo proszę, tak działa. Krzysztof Zieliński, Solidarni 2010. Ja chciałem zwrócić uwagę jako były emigrant na obliczanie ilości Polonii za granicą. Ten temat, jak wiadomo, ostatnio w mailach wzbudził różnego rodzaju kontrowersje i wydaje mi się, że należałoby się nad tym głęboko pochylić. I zanim system wyborczy w Polsce będzie zreformowany, warto by było policzyć Polonię. I ten postulat, żeby Polonia i tutaj pan Szork, żeby Polonia rejestrowała się online, jest bardzo dobry. Wydaje mi się, że można by było to online'owe rejestracje rozpocząć jak najszybciej po to, żeby policzyć, bo zapewne nas jest więcej za granicą niż 198 tysięcy. To miałoby wpływ, jeżeli byśmy ten rok wykorzystali, ten 2017, na ilość przyznanych senatorów i posłów, bo może powinno być ich trochę więcej. Stąd taki postulat z mojej strony. Drugi punkt, ale on już został tam poruszony w tych postulatach, to jest punkt, który szczególnie leży mi na sercu i dotyczy systemu informatycznego. Przez ostatnie 2 lata nie wydarzyło się nic i mam obawy, że nowy system informatyczny, jakkolwiek będzie zmodyfikowany, będzie działał dokładnie tak jak poprzednio, czyli o godzinie 12 w nocy tych wyników nie będzie. Więc tutaj musi być szczególny nacisk w naszych postulatach na doprowadzenie do finalizacji systemu informatycznego obsługującego wybory. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Co do systemu informatycznego, to zaraz pewnie pan Piotr Olter odpowie na to drugie pytanie. A co do pierwszego, my od dawna zgadzamy się z postulatami zgłaszanymi z Polonii, tyle że ja przypominam wszystkim państwu. Przedstawiamy koncepcję zmiany prawa wyborczego, koncepcję ruchu kontroli wyborów. Koncepcję, która jeśli legislatorzy uznają za wskazane, będzie naszym zdaniem powinna być wzięta pod uwagę przy pracach legislacyjnych, które podkreślam powinny się zacząć już, bo do najbliższych wyborów samorządowych są mniej niż 2 lata. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi jest taki, że sprawy rzeczywiście policzenia Polonii są istotne, ale jeszcze istotniejsze jest, i to już nie jest niestety w naszej mocy, w mocy ruchu kontroli wyborów, to żeby nasze służby konsularne i w ogóle państwo polskie aktywnie działało na polu zwiększania zainteresowania Polaków, ja nie chcę mówić Polonii, Polaków przebywających za granicę, zainteresowanie sprawami polskimi, co szczególnie jest ważne w czasie wyborów, bo bez zmiany nastawienia władz Polski do udziału Polaków mieszkających, przebywających za granicą do wyborów, wiele się nie zrobi. Możemy tylko przeliczyć,
ile osób zwiększy swoją aktywność i to pewnie będą to różnice kilkunastoprocentowe, ale chodzi o to, że jakieś realne działania naszych władz konsularnych i państwowych powinny wpłynąć na działanie ambasad, konsulatów, żeby aktywizować Polaków. Polacy chcą być aktywni, przebywając za granicą, ale niestety to jest spadek, zwłaszcza ostatnich 8 lat rządów koalicji PO-ZSL, Neo-ZSL, kiedy uniemożliwiano Polakom głosowanie za granicą. Więc my oczekujemy od polskich władz, że aktywnie się tym problemem zajmą. System tak już ogólnie omówiłem, natomiast tutaj jakieś 2-3 miesiące temu Ministerstwo Cyfryzacji chwaliło się dowodem elektronicznym tak zwanym, który działa na zasadzie takiej, że kontrolujący na przykład policjant prosi o dowód, osoba mówi nie mam dowodu, podam panu PESEL. Po wpisaniu PESEL-a do aplikacji na telefonie komórkowym policjanta idzie SMS do osoby, która dała PESEL. Ona potwierdza, że udzieliła zgody na przekazanie informacji tej osobie. No i na telefonie komórkowym policjanta pojawiają się wszystkie dane, tak jak z dowodu osobistego. Myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby objąć tym również Polaków przebywających za granicą. I no, tym bardziej, że tutaj musimy współpracować. No, tutaj od razu, jak pan tylko to powiedział, to porozumieliśmy się ze sobą i wniesiemy taki postulat do Ministerstwa Cyfryzacji, do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, bo tak naprawdę to te dwa ministerstwa powinny się tym zajmować. To może przy okazji, teraz w lutym mają do nas przyjechać pierwsi repatrianci z Kazachstanu. Może również ich obejmiemy albo ich rodziny, czyli naszych Polaków, którzy zostali wywiezieni dawno, dawno temu. Także no myślę, że to jest technicznie możliwe bez żadnego problemu. Ja jeszcze chciałabym wrócić do kwestii systemu informatycznego w kontekście wyborów, które rzutowały na jedyny wyrok wskazujący po kontroli NIK-u w Państwowej Komisji Wyborczej, a właściwie w Krajowym Biurze Wyborczym, doszło do skazania osoby prawomocnym wyrokiem, osoby odpowiedzialnej za przygotowanie, a właściwie nieprzygotowanie i niefunkcjonowanie i kompromitację systemu informatycznego w wyborach w 2014 roku. Oczywiście wyrok przeszedł bez specjalnego echa w ciągu ubiegłych miesięcy, po długim bardzo czasie, ale zapadł. W związku z czym jest to kropka nad i w stosunku do tych oczekiwań społecznych związanych właśnie z systemem informatycznym. On się nie zmienił, nie zrobiono niczego. Poinformowano nas jedynie, że prace pani szefowa obecna Krajowego Biura Wyborczego, ongiś sekretarz tego biura, pani Tokaj, poinformowała opinię publiczną o tym, że prace trwają i że testy trwają. I to było znowu kilka miesięcy wstecz. Także wydaje mi się, że badanie obecnego stanu rzeczy w tej materii jest absolutnie konieczne i wskazane. I apelujemy tutaj do wszystkich zgromadzonych mediów, ażeby być może zadała wprost pytanie Krajowemu Biuru Wyborczemu i osobom odpowiedzialnym obecnie wobec tego wyroku skazującego tych, którzy ongiś zań odpowiadali, jak wygląda sprawa systemu informatycznego liczenia głosów w tej chwili. Bardzo proszę. Padło Ministerstwo Cyfryzacji i bardzo słusznie. Ja w swoim artykule ponad rok temu sugerowałem, że właśnie Ministerstwo Cyfryzacji powinno się tym zająć, bo ma do tego narzędzia i ma do tego specjalistów, a nie PKW, które przy żadnej woli takich specjalistów mieć nie ma i nie będzie. Więc to jest bardzo ważny postulat moim zdaniem. To jest kwestia, jedna z bardziej tajemniczych i skomplikowanych kwestii procesu wyborczego w Polsce, proszę Państwa. I to nie miejmy wątpliwości, że w momencie, kiedy wkraczamy na grunt systemu informatycznego, zaczyna się mgła gęstnieje, jeśli chodzi o przekaz informacyjny ze strony organów odpowiedzialnych. Zwracam uwagę, że Ministerstwo Cyfryzacji jest z nadania po wyborach parlamentarnych, a KBW jest sprzed tych wyborów. Ja może jeszcze uzupełnię. Jeśli chodzi o system informatyczny,
to w ostatnich wyborach zarówno prezydenckich, jak i parlamentarnych myśmy pracowali, czy my, Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze pracowało na czymś, co się nazywało testowym systemem wyborczym. I w tych teczkach, zszywkach i prawie powielaczowym, które otrzymywały komisje, była informacja, że ma mieć to funkcję wyłącznie pomocniczą. Natomiast wcale tak nie jest. Ten system działa jako, że tak powiem, wiążący i obowiązujący i nadrzędny w stosunku do protokołów ręcznych. I to jest absolutny skandal, proszę Państwa, bo Komisja Wyborcza sporządza tak naprawdę, bardzo często nie sporządza protokołu ręcznego w ogóle. Tak się to często odbywa w komisjach obwodowych. I z jakimiś notatkami idzie do systemu informatycznego, do informatyka, który wprowadza te dane do komputera i do systemu informatycznego Krajowego Biura Wyborczego w każdej obwodowej komisji wyborczej. I na tej podstawie jest generowany z tego systemu informatycznego protokół elektroniczny, wydruk. Czyli tak jak powiedziałem, Państwowa Komisja Wyborcza, Krajowe Biuro Wyborcze ma od razu wynik. I ten system tak działa, że po prostu nie przepuszcza błędnych protokołów. Czyli de facto, gdybyśmy popełnili jakieś błędy, gdyby komisja popełniła jakieś błędy, to system informatyczny wymusza, czy nie wygeneruje protokołu. I co tu jest wiążące? Wola komisji obwodowej, którą Państwowa Komisja Wyborcza i Okręgowe Komisje Wyborcze nazywa suwerenem drugim obok wyborcy. Że takim suwerenem niby ma być obwodowa komisja wyborcza, która ustala wynik wyborczy. Nieprawda. Tym suwerenem jest, proszę Państwa, Krajowe Biuro Wyborcze tak naprawdę, które ma dzierży ten system informatyczny i steruje nim. Może nim sterować, czy steruje, to nie wiemy. Następnie te protokoły wydrukowane, wygenerowane przez system informatyczny wędrują do delegatur okręgowych, czy gminnych, przepraszam, Krajowego Biura Wyborczego przy urzędach gminnych. Tam są ponownie weryfikowane z danymi w KBW i po raz trzeci są jeszcze raz sprawdzane poprzez komisje okręgowe wyborcze, czyli tych sędziów, którzy tam siedzą i sprawdzają każdy po kolei protokół z tym, co jest w systemie. I to nie jest wiążące to, co jest w protokole, nawet tym wygenerowanym w kolejnych etapach, tylko tym to, co jest istotne, to jest to, co jest w systemie KBW. Czyli to system KBW informatyczny decyduje tak naprawdę o wyniku wyborczym. Jakie to może mieć konsekwencje, to proszę sobie tylko po prostu wyobrazić. Ja to pozostawię zawieszone. Proszę Państwa, w czasie ostatnich wyborów pełniłam rolę obserwatora, właściwie męża zaufania w komisji okręgowej, na Placu Bankowym w Warszawie, w siedzibie prezydenta Warszawy na pierwszym piętrze. Było tam kilka grup informatyków i przyjmowano protokoły z terenu całej Warszawy. Prace trwały przez cały następny dzień po dniu wyborczym. Tutaj fetowano wstępne zwycięstwo w klubie Ronina, w tym miejscu, w Stowarzyszeniu Dziennikarzy, gdzie jesteśmy obecnie. A ja byłam w tym czasie jeszcze, była to godzina 19, 20, 21 na Placu Bankowym. I co o to się tam odbywało, proszę Państwa? Przybywały kolejne grupy z poszczególnych komisji wyborczych, które z opóźnieniem przynosiły protokoły i po tak zwanym zweryfikowaniu przez system wyborczy na tym wyższym szczeblu wracały do swoich komisji wyborczych, na Ursynów, do Rembertowa, nie wiem gdzie jeszcze, do tych rejonów, ponieważ system nie przyjmował tych protokołów. W związku z czym zbierały się ponownie komisje i nie wiem, co one tam robiły. Jak można było w protokole, który się przyniosło, który jest podpisany przez członków komisji i go się składa, co można w nim zmienić, ażeby system KBW go zaakceptował? To jedno właśnie z takich, jedna z zagadek z ostatnich wyborów. Wyborów już parlamentarnych, umówmy się, prawda? Także to wszystko jest przed nami. Cała ta praca z odkłamywaniem i z upublicznianiem i z uwiarygodnianiem procesu wyborczego nadal naprawdę jest jeszcze przed nami. Tak naprawdę proszę zwrócić uwagę, że właśnie rozdzielenie liczenia głosów od tych, którzy zbierają głosy, właśnie eliminuje tego typu rozwiązania, tego typu błędy. Po prostu ci ludzie, którzy będą w komisjach, policzą tylko frekwencję. Frekwencję wywieszą. Już wywieszą natychmiast. I ta frekwencja nie powinna odbiegać od tego, co policzą na drugi dzień liczący głosy i wprowadzą do systemu komputerowego. To jest też weryfikacja. Proszę Państwa, i jeszcze może ostatnia, właściwie kropka nad i tego wątku, to jest nasz apel, który zgłaszamy już od wielu, wielu lat, który towarzyszy kolejnym wyborom monitorowanym także przez Stowarzyszenie Solidarni 2010 od roku 2011. Od 2011 przez kolejne wybory w roku 2014 podwójne, bo były jeszcze wybory do Europarlamentu, przypomnijmy po drodze i tak dalej. Wszystkie one były
przez nas obserwowane i wszystkie się sprowadzały do jednego tylko apelu, już takiego najbardziej głosu Rejtana, mianowicie do upublicznienia natychmiastowego w internecie oryginałów protokołów wyborczych z komisji. Po co? Nie tylko na drzwiach, ażeby natychmiast cieć w przedszkolu zdjął jeszcze tego samego dnia ten protokół, bo przeszkadza i nie można wejść do szkoły, prawda, bo nie widać jakiejś tam tabliczki. Po to, ażeby można było, tak jak tutaj siedzimy na przykład, z kalkulatorem, tacy są hobbyści w Polsce, którzy są w stanie zliczyć te głosy na podstawie opublikowanych skanów, oryginalnych wszystkich, prawda? To nie jest żaden problem. Są hobbyści, którzy by to skontrolowali, a ponieważ ta obawa jest, że być może właśnie to by zaistniało, stąd do dnia dzisiejszego nie podjęta została decyzja o tym, ażeby był to obowiązek, publikacja w internecie oryginałów skanów protokołów. Każdego szczebla, ponieważ to właśnie byłby prawdziwy system kontroli społecznej tych wyborów. Technicznie rzecz biorąc, to jest zdjęcie wykonane smartfonem i wciśnięcie guziczka we ślik do. I to jest całość, także ten skan, niech zabrzmi technicznie, to jest po prostu zdjęcie protokołu. Ja tu chciałbym jeszcze dodać do tych systemów. Tu koledzy mówią, zwłaszcza pan Wolter, ale my też, o systemie wyborczym państwowym. Tak? Ale tak naprawdę my jako Ruch Kontroli Wyborów, chciałbym to podkreślić, mieliśmy w zeszłym roku stworzony tutaj przez kolegów system wyborczy, który działał sprawnie i działał sprawniej niż system państwowy. Znaczy, do tego nie są potrzebne wielkie środki i zaangażowanie jakiejś wielkiej rzeszy informatyków. Do tego jest potrzebna wola polityczna, bo taki system społeczny działał i funkcjonował świetnie. A co do protokołów, to jeszcze o jednej takiej drobnej rzeczy chciałbym powiedzieć, bo to często niestety przedstawiciele i PKW, i okręgowych komisji KBW i obwodowych dokonywali pewnego fałszerstwa, pewnego to mało powiedziane, mianowicie był taki przekaz do obwodowych komisji wyborczych, że prawdziwym protokołem jest tak zwany protokół elektroniczny, kiedy zgodnie z prawem jedynym prawdziwym dokumentem jest protokół ręczny. Często urzędnicy gminni i wyższego szczebla podważali tak naprawdę zapisy kodeksu wyborczego i próbowali wmawiać naszym wolontariuszom i koordynatorom, że decydujące są wpisy te komputerowe. Decydujący jest tak naprawdę protokół sporządzony ręcznie. Pracowałem w obwodowej komisji wyborczej jako właśnie z ramienia z Ruchu Kontroli Wyborów w obu ostatnich wyborach. I tutaj po wysłuchaniu tych informacji mam szereg wątpliwości technicznych. Czy mógłby pan Wolter przybliżyć mi, jak to, bo tam była mowa o tym, że niektóre te systemy liczenia głosów, procedury liczenia głosów są wzorowane na systemie w Wielkiej Brytanii. Jak na przykład sobie wyobrażamy takie czynności techniczne, jak przewożenie tych urny wyborczej? Jeżeli tam jest mowa w tych materiałach o tym, że w miastach będą zwiększone te obwody wyborcze, no to co doprowadzi do tego, że tych prawdopodobnie będzie musiało być tych uren kilka, w takim zwiększonym, gdyż niejednokrotnie w tych, które już były, nie starczała jedna urna i była ona tak ciężka, że wymagała by w tym systemie przewożenia ich do tam w odpowiednie miejsca, gdzie będą te społeczne liczenie głosów, no to jakiś wózków widłowych czy tego typu i odpowiednich środków transportu. I ze względu na ciężar chociażby. Nie wszystkie te lokale wyborcze są wyposażone w odpowiednie rampy, gdzie można było. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, no to jest poważna wątpliwość, taka techniczna, że tutaj w tych materiałach jest podane, że te karty nadal będą stemplowane.
Jeżeli będą zwiększone do paru tysięcy te obwody wyborcze w miastach, to samo stemplowanie, no to trwa, przez 2 godziny się nie ostempluje paru tysięcy kart. A tam jest mowa o tym w tych materiałach, że one mają być stemplowane w dniu głosowania. To jest drugie. No i tam jeszcze trzeba byłoby się pochylić nad szeregiem innych takich wątpliwości technicznych, które no tutaj mogą zadecydować o tym, że to no, nie bardzo to widzę. Dziękuję. Kartka A6, 2000 osób, nawet niech będzie 4000 głosów, kartka A6. Jak pan to sobie zważy, no to policzmy. Tak, tylko że był... Tylko, że była wielka karta, wielka płachta A4 razy 3 albo razy 4. Natomiast tutaj jest kartka A6. Ryza. Tak, ma być pieczętowana, ma być opatrzona jeszcze unikalnym numerem, bo my dmuchamy już na zimne. Natomiast pieczętowanie teraz nie może się odbywać w trakcie wydawania. Natomiast uważam ja osobiście, że może być w trakcie wydawania pieczętowane. I w tym momencie tak czy tak jest to ten ruch, który przed wydaniem jest opieczętowana karta i to nie jest problem. Natomiast no niech pan przeliczy, ryza papieru to jest 500 sztuk A4. 2,5 tysiąca sztuk to jest karton papieru, który można podnieść jedną ręką i to jest A4. A6 to jest 4 razy mniej, tak? Dobrze mówię? 4 razy mniej. Czyli to waży około 2,5 kg by ważyła urna z 4 tysiącami głosów. No i transport mamy załatwiony. Jaka tam trzecia rzecz była? Słucham? Proszę o kontakt mailowy z nami, ja odpowiem szczegółowo. Dobrze? No, jak może ważyć więcej, skoro ma pan kartkę A4? A6, a nie A4. Ryza papieru A6 to jest 2,5 tysiąca głosów. Niech pan to podniesie. A4 jak jest. Natomiast tutaj będzie A6, czyli 4 razy mniejsza kartka. To tej samej wagi będzie 4 razy tyle. Ja podobnie jak mój przedmówca jestem tylko zwyczajnym mięsem armatnim, czyli mężem zaufania. Nie będę się chwalił której partii, ale jako prawnik przy okazji muszę powiedzieć, że się pochwalić, że przez 4 lata studiowałem w jednej grupie studenckiej prawo z samym prezesem Rzeplińskim. I z całą konsekwencją muszę stwierdzić, że do czasu ukończenia studiów obecny profesor, a wtedy student Rzepliński, nie przeczytał o duchu praw Monteskiusza, co wykazało pewne kolokwium u magistra Kochanowskiego. Gdzie zresztą u Monteskiusza jest wyraźnie powiedziane, sędziów nie mogą wybierać sędziowie. Wtedy mamy do czynienia z totalitaryzmem. W Polsce, mimo że wszyscy powołują się na Monteskiusza i jego wiekopomne dzieło, tutaj mówię bez ironii, sędziów wybierają wyłącznie sędziowie. Z małym dodatkiem polityków z Krajowej Rady Sądownictwa. Ale mam jedno zasadnicze pytanie. Proszę Państwa, sama koncepcja oczywiście w szczegółach może być dyskutowana, natomiast sama koncepcja jest oczywista. Moim jednak zdaniem, ona wkracza również w obszar ordynacji wyborczej. Zgodnie, też nie będę tutaj się w tej sprawie wypowiadał szerzej, jest w sprawie ordynacji wyborczej orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Ta ordynacja wyborcza musi być uchwalona, przejść przez procedurę uchwalania z podpisem prezydenta do końca listopada bieżącego roku. Zakładając, że tak przynajmniej z Państwa informacji wynika, że nie toczą się żadne prace ustawodawcze w tej sprawie, należy przyjąć, że zmiany ordynacji przynajmniej przed wyborami samorządowymi nie będzie. Czyli ja oczywiście nie jestem oddawania rad, ale wydaje mi się, że bezwzględnie konieczne jest, nie mam nic przeciwko pisaniu listu, ale zażądanie przez ruch kontroli wyborów spotkania z panem marszałkiem Kuchcińskim i z panem wicemarszałkiem Terleckim, szefem klubu parlamentarnego, spotkania w trybie natychmiastowym w celu stworzenia podstaw do
poselskiego, stworzenia podstaw do przedstawienia poselskiego projektu ustawy Ordynacja Wyborcza do Sejmu do końca czerwca bieżącego roku. Nie wiem, czy to się uda, ale tylko projekt poselski ma prawo na szybkie procedowanie, zakładając, że miesiąc sierpień tradycyjnie będzie wakacjami parlamentarnymi. Jest szansa, żeby go uchwalić do końca października. Ja rozumiem, że pan Kuchciński ma w tej chwili inne sprawy na głowie, ale czy to, czy jeden poseł ma kochankę, czy nie ma i gdzie z nią jeździ, jest moim zdaniem nieco mniej ważne jak ordynacja wyborcza. I proszę państwa, muszę powiedzieć jedno. Do opinii publicznej przybiło się tylko jedno, że państwo chcecie unieważniać wybory przy 5% głosów nieważnych. Nie przebija się dosłownie nic, mimo że określone media, nawet sprzyjające, chociaż ruch kontroli wyborów nie miał sprzyjających mediów. Pani Dobrowolska może coś na ten temat powiedzieć, jak się haniebnie zachowała również prasa prawicowa w czasie zdarzeń w Państwowej Komisji Wyborczej. Także proszę państwa, ja nie chcę się w tej sprawie wypowiadać jakoś in gremio, ale to, co się konsultowałem, skończył się czas apelowania. Albo Prawo i Sprawiedliwość chce przegrać wybory samorządowe, albo umożliwi nam pracę. Poza tym my się już drugi raz oszukać nie damy. Proszę państwa, ja tylko mówię, z 20 chyba 3 tysięcy mężów zaufania Prawa i Sprawiedliwości i tego bloku wyborczego, to chyba 18 tysięcy było z ruchu kontroli wyborów. My nie jesteśmy po to, żeby zrywać sobie owoce zwycięstwa, ale nie jesteśmy po to, żeby ktoś z nas w jakiś tam sposób wykorzystywał, nie powiem, że cynicznie, ale po prostu wygraliśmy wybory, państwu już dziękujemy. A wrócimy do was w październiku 2018 roku. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za ten głos. Myślimy dokładnie tak samo, również tym Monteskiuszem, jak państwo zobaczą na stronie 9 naszego opisu koncepcji, tam Monteskiusz występuje. Ja w odróżnieniu od pewnego pana profesora go czytałem. Dokładnie taką mamy motywację, to znaczy list napisaliśmy, to jest akt desperacji, proszę państwa, tak naprawdę, muszę się przyznać, dlatego że my się dobijamy do rządzących obecnie o zmianę systemu wyborczego, jak już to było kilkakrotnie tutaj powiedziane, od okresu bezpośrednio po wyborach 2015 roku. Myśmy już w grudniu mieli zarys koncepcji, mieliśmy postulaty, chcieliśmy rozpocząć rozmowy, były sygnały z tamtej strony. 2015. Dokładnie. Za pośrednictwem pana marszałka Kuchcińskiego, który wydelegował przedstawiciela na nasz zjazd, który wyraźnie powiedział, że zaprasza nas do rozmów, zaprasza nas do współpracy w zakresie opracowania nowego systemu wyborczego. I myśmy tę pracę, jak widać, wykonali. Można mieć do niej różne zastrzeżenia i być otwartym na dyskusję, ale ta praca została wykonana. I my zdajemy sobie sprawę z tykającego zegara. Myśmy rzeczywiście wtrącili się w materię troszeczkę ordynacyjną, zwłaszcza w kwestiach Polonii, ze świadomością. Gdzieś docierają do nas pogłoski, zwłaszcza z prasy, nazwijmy to, zbliżonej do opozycji, że jakieś tajemnicze prace nad manipulacjami w ordynacji się toczą w koalicji rządzącej, jak to jest określane przez prasę opozycyjną i że tutaj coś, prawda, PiS próbuje manipulować. To są jedyne sygnały, które do nas docierają, że coś takiego się dzieje. Natomiast nas ordynacja bezpośrednio jakby nie dotyczy. My chcemy zająć się materią kodeksową przede wszystkim. Natomiast ta wycieczka w stronę ordynacji w kontekście Polonii tylko tutaj wystąpiła, no bo tę kwestię trzeba jakoś rozstrzygnąć. Zdajemy sobie sprawę z tykającego zegara, zdajemy sobie sprawę również z tego, że występuje w tej chwili ryzyko realne przyspieszonych wyborów, a my wiemy, i to jest główną treścią naszego listu i główną przesłanką jego sformułowania, że następnych wyborów my już nie przypilnujemy, a nie przypilnujemy ich dlatego, że Państwowa Komisja Wyborcza i podległe okręgowe komisje wyborcze oraz Krajowe Biuro Wyborcze, że tak powiem, mają system i mechanizm działania, który pozwala na to, żeby skutecznie paraliżować jakiekolwiek próby kontroli. I mówię to z pełną świadomością i odpowiedzialnością za słowa.
My w tym momencie wiemy, że następnych wyborów w tej formule, w tym systemie prawnym my już nie przypilnujemy. To nie, nasze możliwości społecznej kontroli się skończyły. Teraz jest czas i rola dla czynników państwowych i dla większości parlamentarnej, która ma ostatnią szansę na to, żeby coś z tym zrobić. Bo inaczej następne wybory zostaną przegrane, dlatego że wybrane wybory samorządowe będą przeprowadzone przez urzędników samorządowych, którym zależeć będzie na tym, żeby powstrzymać wszelkie zmiany. Bardzo dziękuję. Ja chciałem przypomnieć wszystkim Państwu, że zarówno list, jak i załączniki, czyli koncepcja w kilku formatach są opublikowane na naszej stronie internetowej www.ruchkontroliwyborow.pl. A do Pańskiego pytania, ma Pan rację, trzeba się spieszyć. Ja przedstawię tylko ostatni akapit z listu do Pana Prezydenta i to będzie odpowiedź na Pańskie pytanie. Mamy nadzieję, że Pan Prezydent, Rada Ministrów oraz większość parlamentarna zechcą wykorzystać nasze doświadczenie i przemyślenia w tym względzie koncepcji. Jesteśmy gotowi wziąć udział czynny w pracach zespołu parlamentarnego opracowującego nowy system wyborczy, a także przyszłej komisji parlamentarnej, w przekonaniu, że tylko gruntowna i dobra zmiana prawa wyborczego jest szansą na uczciwe wybory w przyszłości. Maciej Sokołowski, ja na stałe mieszkam poza Polską w Kanadzie. Mam jedno pytanie, może takie bardziej formalne. Jaki jest maksymalny czas odpowiedzi prezydenta czy Rady Ministrów na formalne pismo złożone do kancelarii jednej czy drugiej? Chyba to jakoś ustawowo jest regulowane, czy nie? To jest pytanie moje pierwsze. Następnie komentarz, może Rada, nie wiem jak to nazwać. Czy nie obawiacie się Państwo, że poleganie za bardzo na informatyce może także przynieść fiasko prawidłowego działania systemu. Dzisiaj wiemy, że bardzo łatwo to znokautować, dostać się do tego, powiedzmy, uprzedzić w jakiś sposób działania zabezpieczające, które przypuszczam, że nowy system by miał. Prawda? Jeszcze jedna rzecz techniczna. Nie bardzo rozumiem tej kartki A6 ze sztywnego kartoniku. To znaczy A6 to jest 1/4 tego i coś, czego nie można by było złamać. A dlaczego nie można złamać? Pytanie, czy nie powinno być tak, że złamiemy i wsadzamy zgiętą kartkę tak, żeby nie można było odczytać, co tam jest. Poza tym jeszcze jednej rzeczy nie rozumiem. Wiem, że tutaj są listy po 20-25 osób z jednej partii. Jak to ma być uwzględnione na tej karcie? Rozumiem, że będzie lista jakaś alfabetyczna i numery, które się wpisze na tą kartkę, coś w tym rodzaju, tak jak pan powiedział, że tak jak totolotek. Tak jak totolotek. Więc to już może mniej ważne, ale istotna sprawa, czy nie powinno być jakiegoś systemu, nie wiem, równoległego, który zapobiegnie fałszerstwu i blokowaniu systemu internetowego? Telefonia komórkowa, proszę Państwa, dzisiaj nie jest w naszych rękach. Przypuszczam, że linie przesyłowe internetu także nie. Mieliśmy ostatnio brzydki incydent z blokowaniem sygnału Telewizji Polskiej. Trzeba z tego wyciągnąć wnioski. To jest to, czego ja się obawiam. Dziękuję bardzo. Dobrze, to wszystko w sumie jest razem. System nie opiera się wyłącznie na rzeczach informatycznych. To informatyka jest wsparciem. Tak jak jest w koncepcji zaznaczone, system jest wspierany elektronicznie. Czyli głosy są liczone, tak żeby było szybko policzone, są policzone w sposób elektroniczny. Stąd ta sztywność kartonika, bo w tym momencie urządzenie do liczenia będzie mogło spokojnie sortować jeden kartonik za drugim. I nie trzeba tego zginać z dwóch powodów. Po pierwsze, urna jest półprzezroczysta, więc po wrzuceniu głosu do środka nie widać, co jest na głosie, jak jest półprzezroczysta. Dlatego ten nacisk na półprzezroczystość jest bardzo silny. Po drugie, po co składać?
Ktoś, kto będzie to liczył, będzie musiał to rozłożyć. Bez sensu. Tak podnosi kartkę, takie kartę, nie wiem, do gry i widzi od razu. Totolotka dokładnie tak, jak pan powiedział. No, no, Jan Kowalski A1, Janina Kowalska A2 i taka lista samorządowa, która czasem liczy nie 200 osób, tylko 30, to po prostu każdy ma swój numer i on wie, że idzie. Tak jak tak, no, zaznaczamy numer, zakreślamy. Tak jak teraz są reklamy wyborcze, głosuj na listę numer 2, na listę numer 6, tak teraz będzie Jan Kowalski A7. I zaznacza A7 i to jest ten głos. Czy jeszcze jakieś pytania są, czy to już wszystko ściśle? Jeszcze pan mi odpowiedział, jak jest termin ustawowy, czyli oczekujemy, że już chyba dzisiaj powinno jakieś pismo wpłynąć, tak, panie Pawle? 14 dni mamy, w szczególnie trudnych sprawach 30, tak? Natomiast mamy tutaj, nie pismo, wiem, dostał pan jakieś coś, jakieś, pismo jakieś odpowiedzi? Pismo zostało złożone... Czy mogę? Pismo zostało złożone we wszystkich wspomnianych kancelariach 22 grudnia zeszłego roku. Termin mija. Stanisław Kornaszewski. Ja mam takie obawy i w ogóle i zapytanie właśnie do tego. Bo ja chcę odejść od krzyżyków i X-ów. To znaczy, żeby wyeliminować na kartach krzyżyk, X albo jak tutaj jest na tego, zakreślenie większej części pola z numerem. To jest tego. Ja proponuję rozwiązanie, żeby nie było wątpliwości, wolną rubrykę zostawienie na każdej liście wolnej rubryki do wpisania pełnego nazwiska i imienia kandydata, na którego oddaję głos. I wtedy nie ma wątpliwości, że ja głosuję na tego kandydata, nie innego. Nie będzie, że z tego, bo tutaj jest na przykład takie coś, że wydawanie kart tylko za podpisem na spisie lub przynajmniej znakiem X lub plus. I później tutaj opatrzonym podpisem dwóch członków Okręgowej Komisji Wyborczej i tak dalej. Przecież jeżeli człowiek przychodzi do Komisji Wyborczej i nie potrafi, jak to się mówi, podpisać, to on nie potrafi czytać. Więc wiadomo to, że jeżeli dwóch członków komisji musi jego wiarygodność potwierdzić, no to znaczy, że tych dwóch członków komisji może za niego wpisać do tej rubryki wolnej nazwisko i imię danego kandydata, na którego oddaje głos. A resztę niewykorzystanych kart, jeżeli są w takiej formie, jak na przykład książeczki i tak dalej, na której ja nie chcę oddać głosu, po prostu całą kartę przekreślić. I wtedy to jest czytelne, według mnie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy za wszystkie głosy. Proszę Państwa, tak wyglądała dyskusja w ciągu ostatniego roku nad postulatami, propozycjami szczegółowymi, mniej czy bardziej. Myślę, że czas nasz dobiega końca, bo my mamy... Tak? Jeszcze Pawle, coś chcesz? Bardzo proszę. I to już jest ostatni głos dzisiaj w trakcie tej konferencji. Przede wszystkim dziękuję Państwu za przybycie, za zainteresowanie problematyką wyborczą. Chciałbym... Wszystkie szczegółowe pytania są bardzo ważne, bardzo cenne, ale teraz powinniśmy się skupić na tym, co jest najważniejsze, na tym przekazie, że Ruch Kontroli Wyborów oczekuje od władz szybkiej i realnej odpowiedzi na nasz postulat włączenia się w proces legislacyjny, bo jesteśmy przekonani, że przynajmniej poszczególni posłowie partii rządzącej, a być może też inni, pracują nad nową ordynacją wyborczą czy nad kodeksem wyborczym. Nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, żeby wśród posłów nie było osób, które zdają sobie sprawę z tego, że problem jest pilny. Chciałbym w krótkich hasłach to podsumować, że poprzez nowe rozwiązania prawne chcemy, by wybory były
i uczciwe, uspołecznione, żeby to zaktywizowało naród, żeby podnieść także frekwencję, czyli żeby repolonizować tak naprawdę wybory i żeby mogło być prawdziwe hasło, że naród poprzez uczciwe i wolne wybory jest jedynym źródłem prawa i władzy. Bardzo dziękuję za tę piękną puentę naszemu przewodniczącemu. Proszę Państwa, kończąc dzisiejszą konferencję prasową, chciałabym bardzo serdecznie także podziękować piątemu spośród grona sygnatariuszy tego listu, doktorowi Józefowi Orłowi z Fundacji Klubu Ronina, którego rola podczas procedowania tego projektu, podczas organizacji pracy naszej jest nie do przecenienia i myślę, że duchem jest tutaj z nami i patronuje także temu spotkaniu. Bardzo serdecznie dziękuję przybyłym mediom, dyskutantom. Wszystkie głosy skrzętnie zbieramy. Prosimy o wpisywanie się na listę osób chętnych, które chciałyby uzyskać jeszcze bardziej szczegółowe informacje, bądź też zgłosić kolejne swoje pomysły. Dziękujemy Państwu bardzo. Dziękuję poszczególnym dyskutantom i kolegom. Dziękuję uprzejmie.